Cieba cześć, witam, w Zapraszam do kolejnego filmu z Diablo Immortal, oczywiście, i w tym filmiku. Na szybciutko taka rzecz, którą w sumie mogłem już dużo, dużo, dużo wcześniej nagrać. Troszkę coś tam wspomniałem o tej ścieżce geniuszu, ale wydaje mi się, że teraz w związku z zaistniałym patchem nowym przy zamianie postaci. Tudzież dla osób, które bardzo super chcą robić alty, wydaje mi się, że to jest bardzo istotna rzecz, a mianowicie co chcemy zrobić? Jak mamy nową postać? Zamieniliśmy postać. Lub zrobiliśmy alta nowego, nową postać w ogóle stworzyliśmy totalnie. To mamy coś takiego w sklepie. Jak usługi w te usługi sobie wchodzimy, mamy ścieżkę geniuszu i teraz sobie tutaj kamerę na prawą stronę rzucę, pozwolę, przestawić I tutaj mamy coś takiego jak nagrody adepta i te nagrody adepta ja tego nie widziałem wcześniej, osobiście zresztą i tak, jak robimy pierwszą postać, to chcemy pewnie odebrać, żeby mieć set jak najszybciej, czyli piekło 1 albo piekło 2 to się skaluje z poziomem waszej postaci to się skaluje w ten sposób, że jeżeli jesteście w stanie już być na przykład na piekło 3 w danym momencie to się przeteleportujemy żeby pokazać jaki trzeba mieć poziom poziom, musimy mieć 60 szczeliny, jeżeli jesteśmy na piekło 3. I wtedy przy odebraniu tych nagród otrzymamy przedmioty z piekła 3. Także tutaj sobie podejdziemy, mamy szczelinę wyzwań, jeżeli ją zrobimy na poziomie 60. To tutaj będziecie mieli rozpisane wszystko: osiągnięcie 80 poziomu mistrzowskiego i ukończenie tej szczeliny wyzwań spowoduje ulepszenie przedmiotów zdobywanych w szczelinach, w szczelinach wyzwań, pradawnych, szczelinach i w aktywnościach wchodzących w skład cyflu konfliktu, a także kupowanych u handlarzy do ekwipunku przedmiotów znajdowanych w piekło 3. Generalnie, jak to zrobicie, to sobie po prostu wciśniecie tutaj sklep, gra będzie wiedziała, że jesteście Jo, z piekła 3. I wtedy jeszcze raz: usługi, ścieżka geniuszu, i odbieracie tutaj te wszystkie paski i inne pierdoły. Z paragonu 15 i amulet akurat jest na paragonie 85, ale wszystko co tutaj będzie do odebrania będzie się skalowało z waszą postacią. Ja tego nie widziałem, także fajnie jak jakaś nowa osoba sobie to zobaczy. Fajnie oczywiście na alty to działa, po prostu, bo Alty mają 400% zwiększonego doświadczenia, i tymi ALTami dopiero odbieracie sobie. To na przykład na poziomie piekła 3, albo w ogóle czekacie, aż będzie piekło 4, piekło 5. Bardzo szybko zrobicie paragon i dzięki temu bardzo szybko uzyskacie bardzo potężne przedmioty, więc można robić alty ogólnie. Jak ktoś bardzo ma ochotę, why not? No i to było na tyle. To miał być tylko filmik informacyjny, właśnie w kwestii tego, że te przedmioty się skalują, czego wcześniej nie widziałem. Co nie znaczy, że teraz będę robił alty, bo jakoś gra nie jest za bardzo zrobiona w kierunku robienia altów, ale nigdy nie wiadomo. Może, może coś się tutaj Switchowi odmieni. Może będę chciał grać innymi postaciami, bo koniec końców też jest dobrze wiedzieć, jak każda postać funkcjonuje. Ale ja jestem, że tak powiem, fanem czarodziejek, czarodziejki w każdej grze, a zwłaszcza w Diablo, więc jakby nie zmieniam mojej postaci na pewno, bo to się wiąże oczywiście z tym, że będziemy musieli farmić przedmioty legendarne na nowo, będziemy mieli tylko żółte przedmioty. Ale jak ktoś by robił alta, to why not? A przy słopie, jeżeli to będzie aktywne na nowo, no to w ogóle super, tak? No to sobie to odbierzemy. Wyczekamy i odbierzemy później. Dobra, dzięki za uwagę, za zapraszam za 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 na kryjówkę, dzięki z mortal, zapraszam na stream, trzymajcie się. Na razie hej hej hej, cześć cześć cześć, pa pa pa.